się zdejmować buty, jak już zauważył. Ja myślę, że gdybyś zdjęła w tej bibliotece buty i zaczęła smarować sobie stopę, to część ludzi pomyślałaby to, że to jakaś instalacja, performance. Byłam to już wczoraj w parku, bo właśnie próbowałam się przejść, myślałam, że wczoraj pójdę na wycieczkę do muzeum, no i ostatecznie za bardzo nie bolało, żeby pójść, słyszałam, dobra, odpuszczę, ale idąc na autobus musiałam przysiąść w parku na 10 minut, żeby wziąć buty, wstawać ten graf i czekać. Tym bardziej, naprawdę, nie musisz, to tutaj, to że teraz mi to tłumaczysz, to nadal jest takie, że to jest nad tłumaczeniem. A, okej. Okay. W żaden sposób, dopóki nie pokażesz, a nawet w drugą stronę, jeżeli byś na przykład pokazywała jakieś produkty do włosów albo do twarzy, i bo ci się podobają, bo je lubisz, pokazujesz markę, to nadal nie jest to lokowanie. A, no. Nie jest to lokowaniem, dopóki ktoś ci za to nie płaci, ale nie masz do korzyści, a polecać produkty możesz, tak jak polecasz książki, przecież nie lokujemy książki. No tak. A jak je lokujemy, to mówimy, tak, że jest to za współpracę. No, okay. To dobrze. Jakby... I tak na wszelki wypadek wycięłam dzisiaj spory fragment o odżywkach z Lidla, bo akurat sobie kupiłam jeszcze jedną. W ogóle wycięłam też, na którym widać torbę, że ona jest z Lidla. Obróciłam ją na szczęście. Miałam takie dzisiaj, Boże Święty, jakby lokuję całe swoje życie. Jakby moja piżama w muminki. Ludzie. No jakby to wyjęłam są po prostu w grobie. Co nie? A Basia nie lokuje. A nawet nie żyje. Że naprawdę nie przejmuj się do niej. Możesz pokazywać, możesz polecać rzeczy. Na kalkulatorze, na moim telefonie. Nie ma żadnej mądrzejszej rzeczy, jak można dodać. Stany nie są Stanami. Także tak. Nie mam dzisiaj siły wychodzić z piżamy. Może później. No, skończyłam rozmawiać właśnie z Zosią. Jakby praktykuję wcześniejsze wstawanie. I jak na razie nie wychodzi mi to za dobrze, bo jestem niewyspana i nie mam za bardzo siły. Więc jestem znacznie bardziej produktywna, gdy jednak pośpię trochę dłużej. Jakby cały czas, całe życie pracuję, żeby to jakoś zmienić i to w ogóle nie działa. Więc po prostu to jest taka walka z wiatrakami, bo jednak są wymagania, żeby jednak wcześniej wstawać. Ale to nie wychodzi. Więc może po prostu się pogodzę z tym, że nie wychodzi i przestanę sobie nakładać jakąś presję. W każdym razie piżamy. Temat piżam. Rozmawiałam z Zosią tak, no już dawno. Gdzieś na zimę, że jednak jakby jest coś w tym takiego dorosłego, gdy decydujesz się na zakup porządnych piżam, które do siebie pasują i są po prostu jakby droższe. I ja właśnie mam jedną piżamę taką, ona jest w ogóle z wiskozy i ja w niej marznę. Jakby to jest idealne. Ona jest niby długa, w sumie to była ta różowo-kwiecista, w której byłam na Daily 1. To ona jest raczej, nie jest zimową piżamą, więc jeszcze nie mam zimowych piżam, ale właśnie mam same takie letnie piżamy i właśnie mam 3 zestawy, to jest jeden z nich i po prostu jakby spodenki z muminkiem, że wstanę, jakby uważam, że to są wspaniałe piżamy, nie czuję się w ogóle chętna do tego, żeby założyć coś na siebie, co nie jest tą piżamą, bo jest to piękne i wygodne, więc zaczęłam się zastanawiać, czy nie lepiej by było spać w obskurnych rzeczach, żeby mieć większą motywację, by się przebrać i wyjść z łóżka. Jakby to już... Co sądzicie? Czy lubimy piżamy? W sensie, no ja lubię piżamę, ale właśnie bardziej w stylu, tak jak ja przez całe życie, randomowa koszulka, która się popruła i do tego jakieś po prostu spodenki, czy bardziej piżamy. Są też, podziwiam, osoby z koszulami nocnymi. Jakby ja mam jedną koszulę nocną, to znaczy to jest sukienka, która równie dobrze mogłaby być koszulą nocną i jest cudowna. Jakby piżamy. W ogóle to, jaka jestem dwufryzurowa, odkąd mam ścięte te włosy i mogę mieć długie włosy albo krótkie włosy, jest jednocześnie fajne, ale jednocześnie z utrapieniem, ponieważ jakby cała ta wierzchnia warstwa, którą tu mam tak dziwnie ściętą tym nożem, ona powoli odrasta, jakby już nie jest dotąd. Jak wróciłam od fryzjera i te miałam tu, to po prostu myślałam, że się popłaczę. Ona powoli odrasta, ale wciąż jest za krótka, żeby mogła ją złapać gumka, więc się tak z nią zawsze tak czuję się tak trochę dziwnie. Ale z drugiej strony no imituję troszeczkę krótkie włosy, więc niech imituje. Wracam pod koc. Pozwólcie sobie też wrócić pod koc. Nie ma co. Może poczekać. Możesz poczekać życie. Czekaj. Ale jesteśmy dzisiaj... O, kto to tak ziewa? Jesteśmy dzisiaj nie do życia. Myślę sobie, że gdyby to było tak, że nie miałabym siły na... no, nazwijmy to obowiązki, to tak pół biedy. Ale ja nie mam też siły na przyjemności. Więc po prostu ani czytanie książki, ani serial, ani jakieś po prostu pisanie, ani granie, nic po prostu, kino, spacer, cokolwiek, nie, po prostu leżenie w łóżku. Muszę iść do apteki, skończyły mi się leki. Muszę iść do apteki, skończyły mi się leki, nie dożyję hipoteki, no, ale nie chcę, nie jestem w stanie. Bonjour. Dzisiejszy dzień to głównie spanie.